prezentować kolejne niesamowite figury w pilotażu. Będzie to szybka beczka. Oddziałujące na pilota wynosi plus 5. Krew odpływa od głowy. W wyniku tego pole pilota zawęża się, tak więc pilot musi wykorzystać wszystkie mięśnie, aby nie stracić przytomności. I kolejna. Proszę Państwa, teraz proszę skierować wzrok na wprost. Już widzimy formację trzech samolotów. Widać ich dzięki dymom. I proszę Państwa, Jota! Lider podał komendę do rozejścia. Proszę zwrócić uwagę na dwa samoloty, które rozeszły się w przeciwnych kierunkach. Obaj piloci wykonują dowroty na przeciwległych końcach lotniska. I tak, proszę Państwa, zamierzają spotkać się na wprost publiczności. Oj, będzie groźnie i będzie to wspaniała okazja do zrobienia niesamowitego zdjęcia. Proszę Państwa, z lewej major Jaworek, z prawej kapitan Wilkowicz. Naszych pilotów zaprezentuje się w dość nietypowej formacji. I oto oni w formacji pistolet. Prowadzący formację kapitan Świglak wykonuje lot odwrócony, a wspomaga go lider zespołu kapitan Kopiel. I kolejny trudniejszy element formacji. Jedna czwarta odwrócony pętli. Kapitan Świglak wybiera kołoszek sterowy od siebie, wytwarzając zwiększone przeciążenie minus 4. Proszę mi wierzyć, granica wytrzymałości ludzkiego organizmu i konstrukcji samolotu jest już bardzo, bardzo niska. I proszę Państwa, proszę spojrzeć w prawo. Za chwilę major Jaworek zaprezentuje Państwu iskrę w konfiguracji do lądowania. Podwoźnik, klapy, reflektor. Mogłoby Państwa zdziwić, po co reflektor w cień? Otóż jest to bardzo ważne urządzenie, które odstrasza ptaki podczas podejścia do lądowania. I major Jaworek na pewno nas obserwuje. Możemy mu pomachać. I proszę Państwa, z nad głowy major Jaworka nadlatuje kapitan Świglak. Zaprezentuje nam niesamowitą wiązankę figur. Wielokrotne beczki. Od samego patrzenia może się zakręcić w głowie. Następnie, proszę Państwa, półbeczka. Ciasny wiraż na zniżaniu. By zaprezentować się Państwu troszkę z innej perspektywy. Będzie to odwrócony. Proszę Państwa, kapitan Świglak na pewno będzie nas obserwował. Dlatego będzie to doskonały moment, żeby mu pomachać. Proszę Państwa,
kolejna będzie półbeczka, kolejny zakręt ciasny na zniżaniu, by zaprezentować się już niestety w ostatniej figurze. Ale za to jakiej?